Blisko 70-letni Zenon z miejscowości Błaskowizna został zatrzymany przez wolontariuszy Fundacji Łowcy Pedofilii. Łowcy okazali mu podczas wizyty wydruki jego korespondencji z dziećmi za pośrednictwem internetowego komunikatora. 69-latek nie tylko rozmawiał z bardzo młodymi dziewczynkami, ale także wysyłał im zdjęcia, które nie powinny trafić do ich rąk. Mężczyzna został przekazany w ręce policjantów z Suwalskiej Komendy Miejskiej Policji. Na początek spędził w policyjnym areszcie 48 godzin, po czym został doprowadzony do suwalskiej prokuratury, gdzie na podstawie zebranego i zabezpieczonego przez fundację materiału dowodowego postawiono mu zarzuty popełniania przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego. Prokurator prowadzący sprawę zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Pan Zenon w efekcie spędzi najbliższe 3 miesiące za kratami. Co najmniej 3 miesiące. Jak podają wolontariusze fundacji, po zakończonej interwencji i transmisji zgłosiła się do nich kobieta z sąsiedniej wsi, która poinformowała aktywistów, że jedną z adresatek korespondencji wysyłanej przez zatrzymanego była jej małoletnia córka. Informację tę niezwłocznie przekazano suwalskiej policji. To nie pierwsza interwencja wolontariuszy fundacji na Suwalszczyźnie. Każdy, kto chce wesprzeć fundację i przyłożyć rękę do eliminowania tego rodzaju zachowań i osób z życia dzieci, może to zrobić wpłacając datek na zrzutkę, której adres dostępny jest na Facebooku. Zachęcamy.